nigdy nie założył rodziny. Całe swoje życie poświęcił dzieciom ulicy, polskim i żydowskim sierotom z najbiedniejszych dzielnic Warszawy. Nikogo nie wyróżniał i nie faworyzował. Uważał, że dziecko kojarzy i rozumie jak osoba dorosła, tylko nie ma jego bagażu doświadczeń. Dla dzieci ukochany pan doktor. Janusz Korczak, Polak wszechczasów. Dziecko ma prawo do wychowania przez oboje rodziców. Jeśli mieszkają oddzielnie, ma prawo spotykać się z każdym z nich. Dziecko ma prawo do ochrony zdrowia i życia w godnych warunkach. Nie może być głodne, bezdomne, zaniedbane. Dziecko ma prawo do życia w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa. Dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Mówili stary doktor, co ma młodzieńcze siły, bo chce, by dzieci znów uśmiechu się uczyły. Dziecko ma prawo do ochrony przed ciężką pracą i wyzyskiem. Stary doktor.
Dziecko ma prawo do ochrony przed krzywdą i przemocą. Korciaka. Dzieciaki są gotowe, młodzi ludzie patrzą w niebo. Każdy ma marzenia swoje, igrzyska olimpijskie na wyspach po raz trzeci, Londyn tego roku. Ma zainspirować dzieci, dać im wiarę w zwycięstwo. W sporcie, w całym życiu Janusz Korczak się poświęcił i nadawał sens ich byciu. Las, którego wierzchołki lekko się poruszają, gałęzie splatają, liście drżąc dotykają. Kontynuując tradycję tego wielkiego człowieka, wychodzimy przed szereg z wiedzą, co płynie jak rzeka. W miasteczku Korczaka sport, duma i honor, pokładając nadzieję starym dobrym pierwowzorom.